Zaczęliśmy się interesować grzybami prozdrowotnymi. Okazuje się, że rośnie tutaj pod samym domem mnóstwo gatunków grzybów, które nawet przez zachodnią naukę są przebadane i wykazują wspaniałe właściwości, nawet antyrakowe. W Japonii są używane w terapii nowotworowej. Także co roku odkrywamy, że mnóstwo rzeczy rosło pod naszym domem. Pamiętam, że była, mówi się o takiej klątwie czy przepowiedni indiańskiej, kiedy Indianie zostali w Ameryce podbici, pozbawieni swoich terenów, to któryś z wodzów powiedział, że biali ludzie będą umierać na ogromną ilość chorób, a lekarstwa będą rosły pod ich domami, ale nie będą wiedzieli, że to jest lekarstwo. Także.